Przyszedł czas na obsadzanie parapetów. Zabieramy się za parapet 150. Od czego zaczynamy? W pierwszej kolejności sobie wyczyściliśmy tutaj tą pianę montażową, żeby ją wyciąć sobie na równo z oknem. I teraz obczyścimy sobie z niepotrzebnych pyłów i kurzów. Dobra, i co robimy w następnej kolejności? W następnej kolejności sobie będziemy musieli przyłożyć parapet. Sam otwór jest mniejszy niż parapet i on będzie nam wystawał trochę z boku. Także trzeba będzie go teraz sobie dopasować. Najważniejsze jest to, żeby złapać sobie tutaj od tej krawędzi. O, tu jest takie podcięcie w tej listwie i tutaj ten parapet się chowa i odtąd musimy sobie wyznaczyć poziom pod nasz parapet i my to zrobimy następująco. Posłuży nam do tego nasz niezawodny laser z Lidla, którym robimy już naprawdę wiele rzeczy na naszej budowie. I teraz jak to będzie wyglądać, patrzcie, majster go sobie ustawi i laser skieruje sobie centralnie na górną, na dolną krawędź tego podcięcia. Przez to będziemy mieli tutaj na całym oknie wyznaczoną jakby linię, gdzie ten nasz parapet będzie szedł. Później sobie tylko miarką i ołówkiem przerysujemy tutaj na bokach. Po jednej i po drugiej stronie i już będziemy wiedzieć, jak ten nasz parapet idzie i w którym miejscu będziemy mogli podciąć sobie boki. Mniej więcej parapet będzie zachodził na bok około 2,5 cm z każdej strony. Także będzie to tak fajnie dosyć wyglądało. Dobra, widzicie, to jest już ustawione. Światło sobie trochę zasłoniliśmy. Jak zobaczyliście, albo jak zobaczycie teraz, tutaj mamy ten nasz laser, no ja już sobie odrysowałem, no bo jest proste, pod ramą, tak, mniej więcej jak idzie wam laser, złapcie sobie to i zaznaczcie. Może to być troszeczkę nawet od góry, nawet jest dobrze, żeby to było troszeczkę wyżej, bo wtedy zawsze ten parapet można sobie ustawić elegancko, ale też później tutaj macie miejsce, żeby sobie to po prostu zaszczelinować, tak, jakimś akrylem albo jakimś wypełniaczem. No i z jednej i z drugiej strony teraz sobie żeśmy to przenieśli, nasz laser, także po to on nam był potrzebny. I parapet ma 150 cm, otwór nasz, który tutaj jest, ma 145 cm, bo akurat doszły boki, tymki, także po 2,5 centa będziemy sobie tutaj mieć z każdej strony parapet wpuszczony i on nam też będzie trochę trzymał. Także sobie teraz przykładamy w miarę równo, odkładamy sobie 2,5 cm, ale wycinamy sobie, przynajmniej my tak wycinamy, wycinamy na 3 centy, żeby tam 0,5 cm było jeszcze zapasu. Też nie za dużo, nie za mało. Wiadomo, to sobie na 3 wyharatamy teraz, znaczy odznaczymy, a wyharatamy będzie trochę więcej. Także 3 cm z każdej strony sobie zaznaczamy. Opa. I tutaj widzimy już miejsce, gdzie będziemy sobie, dotąd będziemy sobie podcinać to multitulem. I teraz sprawa taka, że jak mamy nasz laser, naszą linię, gdzie to idzie pod oknem, to parapet ma 4 cm, tak? Potrzebujemy opuścić się 4 cm plus 0,5 cm przynajmniej miejsca, żeby sobie wcisnąć tam pianę. I dzięki temu, że mamy tutaj laser ustawiony, przyłożycie sobie
miarkę do tutaj parapet przodu ściany. No i już widzicie mniej więcej w którym miejscu sobie tutaj zaznaczyć kreskę od spodu. I będziemy to robić w trzech miejscach. Na środku i po boku. Powiem wam, że tutaj akurat fajnie wychodzi, bo nie będzie trzeba tego tak podcinać. Tu jest akurat miejsce, natomiast tu jest listwa pintarska i była możliwość, że ona nam będzie po prostu przeszkadzać, tak? Bo tu jakby w tym momencie jest trochę podjechane na tynku. Jeśli tu będzie mniej niż 4,5 cm, to będziemy musieli ją po prostu wyciąć, ale zrobimy to delikatnie za pomocą flexa. 4,5 cm. Jest tutaj. Dobra. Tutaj dla plamiaka. 4,5. I słuchajcie, prosty laser, proste urządzenie. Tutaj sobie jeszcze dla pewniaka laserem ściągnąłem te kreseczki. Zobaczcie, że idzie równo. I mamy tutaj 4,5 cm. A docelowo pewnie jak to wytniemy flexem, to będzie 5 cm luzu, czyli tutaj podejdzie nam parapet i będzie jeszcze miejsce na to, żeby sobie to zapianować. Teraz przyłożymy sobie poziomicę, żeby odrysować tę linię. Dobra, jest. I popatrzcie, że tak na dobrą sprawę, jakby tej listwie nie było tinkarskiej, no to prosta piłka, byśmy tylko wsunęli parapet i zapianowali, ale na szczęście tutaj nie ma za dużo tego, tu jest kawałek po prostu aluminium. Zaraz to flexem po prostu wytniemy, sobie tylko odznaczę jeszcze te 4,5 cm, tak sobie. Nie chcę mi się tego mierzyć, to sobie po prostu pionę poziomicą i przeciągnę. No i co? I wracamy, jak majster będzie wycinał, bo ja się wierę i wszystkiego, co może uciąć mi ręce, nie tykam. Lepiej, żeby on nie miał rąk niż ja, nie? Tak. Zobaczcie, tutaj już żeśmy sobie podcięli. Cholernie twarde są te kątowniki. Mieliśmy założoną nowiutką tarczę. Tak wygląda nowa tarcza. A to, co z niej zostało. Także no, na jeden taki długi parapet, jedna tarcza. Dobrze, że ich mamy dużo. I od razu sobie mamy naszego BB-8. Bo wygląda jak ten robot z Gwiezdnych Wojen. I od razu dzięki niemu też zasysamy sobie powietrze. Także może nie umrzemy tak za szybko na raka płuc lub pylicę. I powiem wam, że nawet fajnie to działa. I ma też kontakt, także można sobie po prostu w niego wtyknąć i działać. Dobra. Hit it! Włączno go, panie. I jedziemy. Pozostałe boczki podetniemy sobie multitulkiem, żeby tutaj już nie haratać. To jest miękkie, bo to jest przecież ten komórkowy. To jedynie to, tylko przebić się przez warstwę tego tynku cementowo-wapiennego. Dalej już idzie i wytniemy sobie tutaj idealne podcięcie multitulem, tylko końcóweczkę się zmieni na jakąś taką bardziej haratającą. No i będziemy mieli pięknie przygotowane otwory pod to, żeby po prostu wsunąć ten parapet.
i takie urządzonko naprawdę nie kosztuje zbyt wiele pieniędzy, natomiast pomaga i to bardzo w wielu miejscach, bo na przykład taką bożką to byście już sobie tego tu w tym miejscu nie podcięli, bo byście ucharatali okno i to tak srogo. Natomiast multitool to będzie burza. Będzie padać. Na szczęście sufit jest szczelny. W tą zimę akurat miał wiele powodów do tego, żeby to sprawdzić. Więc jak widzicie, ładnie to wszystko się poobrabia. I zaraz jak będziemy to mieli wycięte, to wracamy i zobaczycie, jak będziemy wsadzać sobie parapet. Zobaczcie, tak otwór wygląda wyharatany przez multitoola, także no, moim zdaniem jest spoko, fajnie. Potem jeszcze tylko dudkiem sobie wykorytować tam troszeczkę. Zobaczymy, nie wiem czy nie trzeba będzie trochę tego jeszcze podszlifować, ale zobaczymy jak to wejdzie. Widzicie kliny montażowe, jak wam takie okna montują, to później jak obsadzacie parapety albo wam tinkarze na przykład robią obróbkę, to postarajcie się, żeby te kliny zostały na swoim miejscu. Ewentualnie je po prostu przyciąć sobie tutaj multitoolem, ale żeby one zostały, bo tak na dobrą sprawę macie duże okno, a nawet jeśli nie duże, małe, to ten klin to jest coś sztywnego, który wam trzyma w miejscu to okno i to nie jest tylko na samej pianie, także to jest dodatkowe usztywnienie. No może ja się tam nie znam, ale jak rozmawiałem z chłopakami od okien, to poradzili, żeby tego raczej nie wyciągać, żeby to sobie po prostu podciąć i niech to tam zostanie. Na pewno nie zaszkodzi, a może jak pomoże, to będzie spoko. Także my sobie przygotowujemy ten parapecik. Widzicie, że już tutaj cała ta strona jest wyciągnięta. Nie poharatał on się nam jakoś tam strasznie. Wiem, że to jest dosyć późny moment, kiedy zakładamy parapety, bo już mamy w zasadzie ścianę, no można powiedzieć, że pomalowaną w podkładzie. No ale po prostu czekaliśmy na te parapety i zrobimy tak, że nie trzeba będzie bardzo zbyt dużo tutaj rzeźbić i one będą naprawdę fajnie wyglądać. A tutaj za oknem możecie zobaczyć, nie wiem czy to widać, ale zaczęło srogo zaczęło nam tutaj padać, także trochę się chłodniej zrobi, ale w sumie dobrze, bo ostatnio jest ciepło, a tu na półbudowie też nam się przyda takie powietrze. Przyszła pora na wstawienie parapetu, czy aby pasuje nam w otwór. Otwór dosyć fajnie wycięty, już go odmietliśmy i no i pasuje. Dobra. No i zobaczcie, tak to będzie wyglądać. Parapet będzie wystawał tyle ze ściany. Tak nam właśnie na tym zależało, bo tu żadnych kwiatków trzymać nie będziemy i nie chcieliśmy, żeby też taki kurde kawał dechy jeszcze wystawał, to żeby on był delikatny, natomiast żeby był dosyć masywny, gruby. Zresztą no, kawał drewna, tak? Zobaczcie jak to wygląda, użyjcie swojej wyobraźni. Widzicie, że za dużo szkód żeśmy nie narobili, wycinając sobie tutaj miejsce pod niego. I teraz tak, będziemy go wsadzać w trzech miejscach tutaj, ustawimy sobie kliny, na których go wsuniemy, parapet nam się pięknie powinien podjechać pod tą dolną listwę okna i tutaj powinien nam się całkowicie zlicować, żeby ta szpara była praktycznie jak najmniejsza, wręcz powiedzmy zerowa. I wtedy sobie jeszcze później ten parapet klinami tutaj od spodu będziemy podbijać albo wyciągać, żeby sobie złapać pion, poziom w tą stronę. Niektórzy mówią, że parapety powinny być zrobione z lekkim spadkiem w stronę pokoju, a to dlatego, że w momencie kiedy trzymacie
jakieś kwiatki i by wam się coś tam przelało i tak dalej, zawsze ta woda wtedy jest w stanie wam podciec po prostu tutaj na podłogę, a nie będzie wam wchodzić tutaj w ścianę, tak? Natomiast my go sobie wypionujemy, wypoziomujemy na równo. Bo tak, bo kwiatów nie lubimy. Ale nie, bo to będzie, no tak, bo nie będziemy tutaj robić żadnych spadków, także on będzie sobie tutaj prosto stał i tyle. Także zabieramy się do roboty. Teraz tak, do podciągnięcia tego parapetu użyjemy sobie takich klinów do paneli. Tutaj mamy już takie podcięte, gotowe kliny na wymiar. Układamy je sobie tutaj. Tutaj mamy kawałek drewnianego klinika. I teraz tak, sobie wsadzacie ten parapet. On wam w pewnym momencie po prostu podjedzie. Teraz nie będziemy go wciskać, bo musimy sobie tam zaraz go obmieść i jeszcze wodą dobrze skropić, żeby piana dobrze przyłapała. No i wiecie, jak mamy tutaj już podłożone, ten parapet w pewnym momencie najdzie na kliny i jak będziecie go wbijać, to on się na tych klinach podciągnie do góry. I wtedy ta szczelina tutaj, którą macie, pokaż szczelinę, ona wam wyjdzie tak jak tutaj, o. Widzicie? Czyli będzie praktycznie zlicowana, będzie zerowa. Nie? Te kliny tam już zostaną, one będą pozycjonować sobie ten parapet, a od przodu takim klinikiem wsadzając sobie wypoziomujemy. Później tylko dla unieruchomienia parapetu przyłożymy sobie płytki, akurat w naszym przypadku możecie jakieś ciężarki i pianujemy. Dobra, koniec gadania, zabieramy się do roboty. To mamy wstępnie ustawiony parapet, popatrzcie. Tutaj go żeśmy sobie fajnie sklinowali i zabezpieczyliśmy już przed pianowaniem tutaj boki i od spodu też zabezpieczyliśmy, żeby pianka już nie pobrudziła tego parapetu i możemy sobie zaobserwować, jak wam się chce, że oczko jest zachowane chyba. Nie, no jest. Jest zachowane. Będzie pan zadowolony. Dobra, mamy tu oczko. Musieliśmy akurat go podpilnować pod drugą stronę trochę. I teraz tak. Jeszcze, jak to zapianujemy, choć nie sądzę, żeby piana nam się do góry wypchnęła, to jeszcze damy sobie płyteczki na górę. Nie ma ich też? Mhm. Dobra, to układaj płyteczki. Ręczniczek? Płyteczki swój ciężar odpowiedni mają, także na pewno do góry nam to nie pójdzie. Jeszcze zostało takie miejsce, żeby sobie kontroling ostateczny zrobić. Teraz, bo przedtem dawałeś ile? Dawałeś 3 paczki, tak? No daj, chociaż 2 sądzę, że to było w 100% wystarczająco. A niech będzie. Dobra. Będę to łatą teraz przeleć, albo daj, ja to sobie przelecę. Zobaczymy, czy coś nam się tu zadziało. No nie, nic tu nam się nie zadziało, do góry nam nie poszło. Tu też. Dobra, można kleić. I tak przygotowany parapet możemy zapianować. Czekajcie, trochę światła. Git. Słuchajcie, ostatnio nam się materiał urwał, bo pistolet nam wybuchł z pianą i trochę nam tutaj ściany pobrudził, ale już zaschło, później się to zeskrobie i zeszlifuje.
Dlatego nie pokazywaliśmy, jak zapianowaliśmy te parapety. No, bo potem już nie było czasu. Dobra, tak to wygląda. Piana sobie tutaj wypełniła dobrze miejsce pod parapetem. Trochę podciekło, ale to się ładnie obecnie zeszlifuje. No i patrzcie, jak wygląda ten parapet. Bardzo fajnie ten dąb się tutaj komponuje. Zobaczycie, jak to wygląda już w miarę z obrobionymi tutaj końcówkami, bo ten parapet żeśmy sobie trochę wcześniej zrobili. Tutaj już zdążyliśmy go sobie zaciągnąć gipsem. Teraz jeszcze tylko pozostaje wyszlifowanie i tutaj w naroża sobie damy jeszcze akryl na pęknięcia. Ładnie parapety podochodziły. Tutaj na tych klinach to jest naprawdę fajny sposób, dosyć szybko się to robi. No i zobaczcie, że ogarnęliśmy w międzyczasie jeszcze parapet tutaj w tym oknie. Wszystko sobie zastyga. No i teraz już właśnie kończymy parapet w tym oknie i będziemy spadać. Pistolet mamy naprawiony. Majster wpycha na specjalnej przedłużce, to jest jakaś rurka, nie wiem skąd ją żeś wytrzasnął. Przyklejona na taśmę klejącej do pistoletu taka rurka, przez co to umożliwia mu pod podejście tym pistoletem praktycznie pod ramę okna. Także ma pewniaka, że ta piana dojdzie tam we wszystkie szczeliny i po prostu najlepiej to wypełni. No wiadomo, nadmiar spłynie, to się później obetnie, ale postaram się pokazać wam zdjęcia, bo zrobiłem zdjęcie, jak wstawiliśmy go tak na sucho, to przy tym oknie wygląda to naprawdę kozacko, także parapety od razu zmieniły wygląd tego okna. Zresztą wszystkich okien. To już po prostu powoli zaczyna wyglądać jak dom, a nie jak plac budowy. Także parapety naprawdę w porządku. Dobry zakup. Jestem z nich bardzo zadowolony. Także możecie sobie zauważyć jeszcze raz, jak to wygląda. Drobny parapet, znaczy się w tą stronę, nie jest jakoś taki strasznie wystający. Także nawet jeśli ktoś by chciał sobie tutaj łóżko przystawić czy coś, to nie będzie przeszkadzał w żadnym wypadku. A natomiast grubość tego parapetu też nadaje takiej fajnej właśnie masywności, że to nie wygląda jak zwykła deseczka ani nic. No także także tyle z naszych parapetów. Jedyny pokój, w którym jeszcze parapetów żeśmy nie wklejali, to jest ten, ale go już zrobimy na samym końcu, także ten parapet idzie po prostu do poczekalni, bo ten pokój będziemy gipsować po już zrobieniu płytek w łazienkach, gdyż cały staw, który tam mamy, jest po prostu w tamtym pokoju, nie ma sensu tego przerzucać z miejsca na miejsce. Pokażę wam jeszcze fachowca przy pracy. Panie, ile bierzesz za taki parapet? Chyba nie stać się. Nie stać mnie. No dobra, dobrze, że chociaż szefową stać. No, także my mamy parapety obrobione, znaczy obrobione. Mamy parapety zamontowane, czekamy aż piana stężeje i będziemy je obrabiać. Także kolejny temat już coraz bardziej, można powiedzieć, że zostaje zamknięty.